Dzień dobry, moi mili, dzień dobry. Dzisiaj otwieramy kolejną talię. To jest wydanie, można powiedzieć, specjalne, Millennium Tot. Zobaczymy. Przyszła do mnie dzisiaj. No i cóż, otwieram. Tak jak wspominałam, wiele talii zamówiłam. Może nie wiele, to za dużo powiedziane, ale kilka nowych i one są w drodze. Te, na które czekałam, robiąc dla Was czytania na październik, tak? Czyli zamawiałam je we wrześniu również przyszły. Natomiast czekam z nimi do okresu przed Halloweenowego, z końcem października je wykorzystam, żeby zrobić specjalny rozkład z nich właśnie. A tutaj mamy, proszę bardzo, wersję Millennium znanego ogólnie wszystkim tarota. No, jest podręczniczek malutki. Nie wiem, czy coś nowego. Poczytam, to się dowiem. Zobaczymy. Z tyłu jakieś rozkłady? No tak, jakieś są. Jeden. Okej, okay, no dobra. Zobaczymy, co tam karty nam pokażą. To jest bardziej interesujące dla mnie. No dobra. Głupiec. Ale fajny, przyznam Wam szczerze. Fajne te karty są. Są sztywne, ale nie są za grube. Dobrze będzie się je, będzie się je tasować. Także super, super. Zobaczcie, ten głupiec jakby ubrany w taki specjalny strój. Tak mi się skojarzył z Avengersami, nie wiem czemu. Słuchajcie, może dlatego, że mój syn ogląda. No dobra, fajnie. Jestem ciekawa. No dużo, dużo optymizm z tego płynie. Mag. Arcykapłanka. Cesarzowa. Fajna jest ta cesarzowa. Cesarz. Ładna talia bardzo, naprawdę. Papież. Kochankowie. I tu jest kolejna talia, w której kochankom aniołek błogosławi. Nikt im się gdzieś tam pokątnie nie przygląda w taki sposób, który miałby znaczyć, że jest w tym jakieś drugie dno. Czyli oni dokonują wyboru albo pomiędzy miłością do siebie, albo miłością do siebie samego. Więc jakby sprawa dosyć jasna w miarę. Rydwan. Super siła też z tej karty płynie. Sprawiedliwość. Fajny tarot, naprawdę bardzo ładny. Eremita. Koło fortuny. Siła. Moc. Wisielec. Śmierć. To ciekawe, umiarkowanie zwane sztuką. Sztuka cierpliwości, co? Tak bym powiedziała. Energia karty diabeł. Też jakoś tak nie przerażająca za bardzo. Wieża. Dla mnie to jest jakby sygnał, jeśli chodzi tutaj o ilustrację tej karty, że to my dzięki naszym gdzieś tam, powiedzmy sobie, takim podświadomym spostrzeżeniom, temu trzeciemu oku dokonujemy zmian. Fajne bardzo. Gwiazda. Gwiazdy zawsze piękne są w tarocie. To jest super karta. Księżyc. Słońce. Odrodzenie. I świat. I to były główne arkana, a teraz pokażę kilka kart z kielichów. Bardzo ładny. Bardzo ładna talia, od razu Wam powiem.
Bardzo ładna. Dwa kielichy. Śliczna. Trzy kielichy. Cztery. Pięć, nieco spokojniejsza i smutniejsza, no bo jest tam, powiedzmy sobie, jakaś strata do przepracowania. Sześć kielichów, bardzo optymistyczna, słoneczna. Siedem kielichów. Pójdę dalej, dobra. Dziewięć, dziesięć. Co my tu mamy? Paś kielichów. Rycerz. Królowa kielichów. To nie był rycerz. Okej, tu jest inaczej. Dobra, sorry. Czyli wracamy. Tu jest księżniczka kielichów. Tu jest książę kielichów, co dla mnie jest odpowiednikiem rycerza. Tu jest królowa kielichów. A tu jest rycerz kielichów. Dla mnie odpowiednik króla kielichów. Ciekawe. No dobra, inaczej jest po prostu. As monet. Okej. Nie będę dalej już jakby Was zanudzać, ale bardzo ładna talia, naprawdę. Fajnie zrobiona, fajnie wykonana, pięknie zilustrowana. No jak widzimy, nie na wszystkich kartach, takich powiedzmy sobie niewielkoarkanowych, tak to nazwę, mamy jakieś konkretne ilustracje, trzeba po prostu interpretować zgodnie gdzieś tam z własną wiedzą, ale talia bardzo ładna. Także wszystkim osobom, które interesują się tarotem, mogę ją polecić jako interesującą w zasadzie. Wiele talii mam i wielu talii Wam nie pokazuję, bo moim zdaniem nie są interesujące i nawet rzadko ich używam. Natomiast ta jest w porządku, także tą polecam. Jeśli macie ochotę, to jest jakby absolutnie fajna. Natomiast możecie też zawsze sobie obejrzeć inne filmy na jej temat, które są dostępne w sieci. Ściskam, dziękuję, pozdrawiam i jesteśmy w kontakcie.